teraz ja zgłaszam projekt kolejny. To jest projekt o wyboru przewodniczącego, tak? Zarządu, bo nadszedł na to czas, że to mamy teraz przyjęte. Tak, to jest trochę informacje skonsultowane. Jeszcze proszę wrócę, że podpis to będzie 376, tak? 6, tak? Przepraszam, 376. W sprawie mogą... Od Rady Gminy 24, 2013, Grupa Rady. Tak, spotkanie było dużo. To są poważne zarzuty, nie zarzuty polityczne.
poważne procesy merytoryczne. Tak samo sprowadzone w wieloletnich, to co się dzieje tak naprawdę w realizacji naszych zadań, to jest jeden wielki bałagan. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kolejną kadencję, która jest szkolenie 10 milionów złotych, nie wykorzystywać środków. Już nie mówię o zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych, tak, ale nie wykorzystywać środków, bo mamy. Dlatego ja nie głosowałem, jak Państwo pamiętają, w sprawie absolutorium. To zdanie było zupełnie naturalne, czyli byłem na tym zdaniu trzecim. Wcześniej, jak Państwo też pamiętają, są już wszystkie radnych maila i w tym mailu wyraźnie zaznaczyłem, jakie są moje oczekiwania, tak? Osobiście do zarządu. Czego bym oczekiwał, aby na tej debacie absolutorium nie było przedstawione. Już się tego nie było, bo jak sam jak dzisiaj zarządu systemu wyjaśnił, jeszcze odwoływania, tak samo wtedy dyskusji też nie było, bo dyskusja polegała na czytaniu opinii komisji regulaminowej, tak? Ja też mam przewyższone sprawozdania w formie PowerPointa, które ja przedstawiałem. Tam było rozliczenie co do złotów i wydatków dzielnicy, nie tylko biura, ale całej wydatków dzielnicy. Tak de facto obowiązku takiego nie było, ale zarząd zawsze takie sprawozdanie, którym ja kierowałem z radnym przedstawem, tak? Tam była też chyba środków. Pozyskaliśmy zewnętrznie, było takie rozliczenie, nie wiem, bo wtedy wspieraliśmy się co ile, czy strata 700 zł z jakiegoś paragrafu, to jest dużo, czy to jest mało. Dzisiaj mamy stratę 5 miliona za rok zeszły. 250 tysięcy złotych zostało wykorzystane, prawie 230 zostało. No i to wszystko spowodowało, że musimy postawić na zmianę, ale wydaje mi się, że ten kompromis historyczny, który nastąpił, no pewnie kosztem jakiejś osób rozumie też bardzo ważna sytuacja. Pozwoli na to, żebyśmy przez te półtora roku w zgodzie tą sytuację naprawili i dzielnicy po prostu prostowali i postawili na nowo. Także no, to jest moja ocena. Ja nie chciałem jej wygłaszać wcześniej. Chciałem mieć decyzję rady, w którą stronę idziemy. No dzisiaj chciałem w tej chwili sobie pozwolić na takie podsumowanie. Może ono nie jest takie płynne, też mi się głosowanie, ale generalnie pokazuje te przyczyny, pokazuje kierunki, tak, które chcemy tutaj wspólnie, bo tak naprawdę wspólnie chcemy te sprawy prowadzić. Czyli dzielnica współpracy dla miasta nastawiona na pozyskanie środków wewnętrznych i zrobienie tych fajnych, pozytywnych rzeczy, które jeszcze tutaj możemy wszystkie półtora roku zrobić. I tak naprawdę danie takiej nowej energii. No, to było jedyne wyjście. Znaczy, nie chcę już przedłużać. Ja prowadziłem z Wrocławiem wiele rozmów jeszcze w zeszłym roku. Na porównaniu na kierowcałem, ale generalnie to było odebrane w sposób wrogi. Już mogę powiedzieć tyle. Jeżeli są pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji. Czy są jakieś pytania do referenta? Znaczy ja mam pytanie do Karla, pana przewodniczącego. Za sekundkę. Tak, okay. Ona jeszcze na początek odrobimy. Rozumiem, że kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, tak? Czy najpierw słowo expose, czy czeka się? Wcześniej się spotkali, że kam się z expose. Okej, czy pytania do proszę, że Dominik wszystko wybrał? Teraz przechodzimy do pytań do kandydata. Rozumiem, że pierwsze pytanie pan radny znajdzie. Ja mam pytanie do Dominika. Jak wyobraża sobie, jak zakłada pracę swoją w biurze rady, jak to ma wyglądać? No bo jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Jeśli idzie o część, powiedzmy, merytoryczną i funkcjonowania biura rady. No, konkretnie rozchodziliście o jak będzie go można znaleźć, kiedy, zastać lub i tak dalej. Czy możemy zrobić tak, że zrobimy listę pytań, tak? I później się odniesie do tego kandydata, co do tego? Okej? Okay. Przedstawię się jakieś pytanie do kandydata. Znaczy nie, bo może posunuję później, żeby to też miało na pytanie, to rozumiem, że miało je na pytanie. Jaki jest? Jaki jest program kandydata na nowego dziedzicowego? Okej. Program. Ja. Przepraszam, Łukasz. Kiedy zostałem radny dziedzicowy
pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, to był dzwonek przy wejściu do nas. Ja to odebrałem jako taką barierę oddzielającą nas od mieszkańców. Więc tutaj zwracam się z taką, że właściwie nie daję tylko prośbę na przykład, żeby dzwonek zlikwidować, zrobić klapkę, gdzie mogą po prostu pukać. Więc tutaj bym prosił, żeby to był taki symbol otwarcia na potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy. Czy ktoś jeszcze pytanie do przewodniczącego? Radny pytanie, jak przewodniczący zamierza puścić otwarcie nowej siedziby na dzielnicy, która najprawdopodobniej odbędzie się w okolicach lipca, sierpnia tego roku. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Kto będzie prowadził niedzielnicę? Przewodniczący. Ale to spokojnie, bo to ale one są niedługo, nie? Czy jeszcze jakieś pytania? Zamykam listę pytań. Proszę kandydata o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi na trafiające pytania. Więc pytanie pana Stanisława Wstrzyńskiego. Czas pracy biura. Wydaje mi się, że z tej pory wzorem pracy i funkcjonowania biura było przy wcześniejszych przewodniczących, których znam. Paweł Syla, Dominik Jaśkowiec i przez jakiś czas Rafał mnie troszeczkę zostawił te obowiązki. Ja na pewno będę dostępny w godzinach i przedpołudniowym, popołudniowym w biurze. Również będę w biurze tutaj z panią Małgosią pracował. Przyjmował szpetem, czy pisma, które będą nas przywoził, nie będą się adaptować, jakiego będzie odpowiedź z biura, tak jak należy kończona. Myślę, że to do czasu do biura, tak? Czy jest pan jeszcze potrzebny jakiś czas pracy, czy nie? Nie, nie, no obowiązki będą jak najbardziej, wydaje mi się, że państwo będziecie mi oceniać, jeżeli jako radny tutaj nie wiem, zauważyć jakieś, nie wiem, niedociągnięcia, czy jakieś utrudnienia, bardzo bym prosił o pomoc i na wskazanie, że coś jest źle, czy... Nie będę się gniewał. Pytanie tutaj Karoliny Manikowskiej, jaki program? Więc tutaj myślę, że po części przedstawił Dominik to, czego nie było do tej pory, czyli współpraca przede wszystkim, oparcie się Rady Dzielnicy Trzeciej na potężnym potencjale Rady Miasta Krakowa. Jest tam klub radnych platformy, którego ja też jestem członkiem jakiejś partii i mając możliwość powiedzmy nacisku albo nie wiem, nazwijmy to nawet proszenia na tych radnych lobbyingu, nazwijmy to bardzo miło, będę za tym chodził, aby pieniądze dla dzielnicy były jak największej ilości pozyskiwane. Dodatkowo tutaj właśnie też powiedział, przypomniał nam Dominik Jaśkowiec, że środki zewnętrzne, które do dzielnicy wcześniejszej kadencji były pozyskiwane, w tej kadencji po prostu zostało to zapomniane i wręcz nie były wydatkowane w 100% środki nasze, więc na pewno to będziemy chcieli zmienić, to nie jest tylko rada, nie jest tylko praca przewodniczącego. Tu będzie wybrany zarząd, który też kolegialnie będzie te środki kierował, wydawał, oczywiście pod nadzorem całej rady i myślę, że będzie to jak najbardziej rozsądne wydatkowanie pieniędzy, pozyskiwanie tych środków. Likwidacja dzwonka. To się wiąże od razu z pytaniem. To przeniesienie. To się właśnie wiąże z pytaniem radnego Dominika Jaśkowca, jak będziemy się uczyć. Ewentualnie nawet samym pytaniem jak dotyczącym dzielnicy, bo możemy zrobić tak, że ewentualnie został rozesłany mail, że 22 czerwca mają być prawdopodobnie te dni dzielnicy przeprowadzone. Myślę, że w zarządzie to przedyskutujemy i można zrobić tak, że nawet te dni dzielnicy powiązać z oficjalnym otwarciem nowej rady dzielnicy. Wiadomo, że młodzież jest wtedy, czy uczniowie szkół są na wakacjach, ale myślę, że na przykład... Ale nie, czerwiec został zaproponowany, a otwarcie oficjalne będzie gdzieś w lipcu. W lipcu, w sierpniu, Dominika. No, w tym okresie, wiesz? Piątek będzie rozstrzygnięcie przetargu od 3
miesiące pracy, niecałe, być mecze, więc nie daj pół, ale to może się... Więc możemy nawet przenieść w Dzielnicy trzeciej na wrzesień i we wrześniu, właśnie na początku września, możemy to zrobić tak, że będzie oficjalnie na 6 wraz z dniami dzielnicy. Było kilka razy, że dzielnicy było we wrześniu, trafiła się bardzo ładna sądnika. Myślę, że to też jest sposób na właśnie powiązanie tych trzech rzeczy. Myślę, że tyle. Rozumiem, że odpowiedzi były bardzo ważne, nie ma żadnych pytań. Informuję Państwa, że zgłoszenie innego kandydata może nastąpić w formie złożenia pisemnej poprawki do przedstawionego projektu. Czy mamy jeszcze jakiś wniosek w sprawie nowego kandydata na przewodniczącego? Ja jeszcze chciałbym, mogę przyjąć posłowie, chciałbym Państwu od razu wyjaśnić, że to poinformować, jeżeli Państwo będziecie na mnie głosować, ja widzę zarząd, tak, 5-osobowy, który był na czele tego zarządu, gdzie ja stał na swojego zastępcę, będę powołał, zaproponuję Radzie Daniela Wisiąckiego na członku zarządu, panią Agnieszkę Jasiuku, która jest sprawdzoną radną i członkiem zarządu kilku kadencji. Następnych dwóch członków to są nowi członkowie jakby zarządu, ale myślę, że bardzo będą sprawnie tutaj działać zarządy. To jest Mateusz Drożdż, były szef Komisji Informacji, i Maciej Kolęba, były szef Komisji Edukacji. To jest moja strona, taka informacja. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie powołanie Komisji Skrutacyjnej. Ja bym na to wyskoczone, że Komisja Skrutacyjna była w tym samym składzie, jak powołanie. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Rozumiem, że nie ma, możemy przegłosować wniosek formalny o to, żeby komisja była w składzie Patrycja Krogromni, Wierzchowiec i Piotrek Moskała. No, zróbmy się tak. Tak, kto z Państwa jest za tym składem Komisji Skrutacyjnej? Zróbmy to szybciej. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Stwierdzam, że komisja została powołana w składzie Dominii Wierzchowiec, to Patrycja Krogla, tylko Moskała. Proszę w takim razie o chwilę przerwy i o postulowanie się komisji wyborczego służącego przygotowanie publikacji głosowania. Określam datę. Ile potrzebujemy? Szanowni Państwo, Skrutacyjna się odbywa w składzie ja przewodniczący, kolega i koleżanka członkowie. Procedura głosowania, którą musimy przegłosować, będzie wyglądać następująco. Radny dokonuje wyboru przez ustawienie znaku i kratce nad słowem za, jeżeli opowiada się za wyborem, lub kratce nad słowem przeciw, opowiada się przeciw wyborowi. Głos ma się za nieważny, gdy postawiono znak X na kartach do głosowania jednocześnie, któreś za i przeciw lub postawiono więcej niż jeden znak, który jest kratkę. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli postawiono znak X w żadnej z kratek. Czyli nikt nie stawia znaku, wtedy jest to głos wstrzymujący się. Tu mamy gotowe karty. Forma jest pusta. Szanowni Państwo! Chciałbym, żebyśmy przyjęli tę procedurę. Tak, bo to Państwa jest przewodniczącej. Jest. Kto z Państwa jest? Jeszcze raz, proszę Państwa o podniesienie ręki. Patrycja, możesz sekundę przeliczyć, bo byłaś na to odpowiedzialna, a Ciebie nie. Tak, też jest 14 głosów. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Stwierdzam zatem, że została przyjęta procedura głosowania. Poza Panią Małgosią wszyscy tutaj są. Gratuluję. Proszę o przygotowanie parowanu też. Ja uznam tak, czy jest on złożył się. Jeżeli ktoś tutaj ma specjalne, to była komisja każdy prawo, to ma
i trzeba postawić gdzieś. A fajka